Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj już jesteśmy w takim przedświątecznym nastroju. Przed nami chyba jedne z najpiękniejszych świąt, święta Bożego Narodzenia. Święta te chcemy spędzać w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych, znajomych. Aby tak było, musimy pamiętać o cichym zabójcy. O cichym zabójcy, który zbiera swoje żniwo właśnie w okresie świąt, w okresie zimowym, w okresie grzewczym. Każdego roku ginie z powodu zatrucia tlenkiem węgla kilkadziesiąt osób. Statystyki, które przygotowuje nam Straż Pożarna, są porażające. W sezonie grzewczym 2010-2011 doszło do 5700 zdarzeń, z czego 111 osób poniosło śmierć. W sezonie 2011-2012 doszło do 1800 zdarzeń, z czego 106 osób niestety poniosło śmierć. Te statystyki musimy zmieniać. One już są coraz lepsze, ale to dzięki również akcji, którą przeprowadza Straż Pożarna, akcji Stop Czadowi. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Powinniśmy zadbać o naszych bliskich, o naszych znajomych, o nasze domy i mieszkania. Pamiętajmy o nich. Koleżanka powiedziała, że w 2010 roku ponad 5 tysięcy było przypadków zaczadzenia i 111 ofiar śmiertelnych. 2010 rok to taki rok, który będę pamiętała bardzo długo, nawet do końca życia, bo tych ofiar mogło być więcej. Na pewno nie 111, a łącznie ze mną i moją rodziną 115. Ponieważ 3 października rano znaleziono mnie, moje dzieci, moją rodzinę z bardzo dużym zatruciem. Ja osobiście miałam prawie 45%. Wiele osób przy tak dużym zaczadzeniu, jeśli w ogóle przeżyje, to ich sprawność jest bardzo różna. Ja to szczęście miałam. Nie tylko żyję, ale mogę w pełni pracować i mówić też o tym, że warto mieć w domu zapewnione bezpieczeństwo na tyle, na ile możemy je zapewnić. Dlatego też w swoim regionie, w regionie świętokrzyskim, po tym zdarzeniu prowadzę taką akcję Czujnik pod choinkę. Ponieważ możemy w ten sposób zadbać o to, żeby nasi najbliżsi, ci, których kochamy, po prostu byli bezpieczniejsi. O tym nigdy wcześniej nie myślałam. Dopiero po 2010 roku w moim domu znalazło się kilka, właściwie nawet mogę powiedzieć, aż 8 czujników. I dziś jest zawsze tak, kiedy przyjeżdżam, tak jak wczoraj wieczorem tutaj do Warszawy, zawsze sprawdzam ten, który jest w pokojach, w których śpią moje dzieci. To już pozostanie do końca życia. Ale dlatego też postanowiłam o tym mówić, żeby świadomość nasza, świadomość społeczna była większa w tym zakresie. I gdy przeczytałam ostatnio, kilka tygodni temu, że jedna z rodzin również w moim województwie została podtruta, ale uratowała się tylko dlatego, że zaalarmował ich wcześniej czujnik tlenku węgla, postanowiłam ponownie przed świętami Bożego Narodzenia po prostu przypomnieć, że jeśli nie wiemy, czasami szukamy jakichś prezentów dla naszych najbliższych, nie wiemy, co im kupić. Kupmy im coś, co będzie bezpieczne dla nich i dla nas wszystkich. A więc czujnik może być dobrym prezentem pod choinkę. Na pewno praktycznym, oby nigdy się nie przydał, ale żeby zawsze przestrzegał. Oczywiście Państwa Straż Pożarna przyłącza się do tego pomysłu. Uważamy, że to jest doskonały pomysł. Rozpoczął się w Polsce sezon grzewczy. W tym sezonie, jak co roku, obserwujemy zwiększoną liczbę zatruć tlenkiem węgla, ale jednocześnie obserwujemy również większą liczbę ofiar śmiertelnych pożaru. Tak się składa, że co roku w Polsce około 600 osób traci życie w wyniku, właśnie głównie w sezonie grzewczym, wskutek pożarów oraz w wyniku zatruć tlenkiem węgla. A
Paradoksalnie te najwięcej ofiar ma miejsce w miejscach, gdzie czujemy się najbezpieczniej, czyli w naszych domach i mieszkaniach. A tragizm tej sytuacji jest tym większy, że istnieją proste metody, żeby przed tymi zagrożeniami się zabezpieczyć. Są to czujka dymu oraz czujnik tlenku węgla. Proste, nieduże urządzenia, które możemy, tutaj przykładowe takie posiadam przy sobie, które możemy zainstalować, czy powinniśmy zainstalować w naszym domu. W związku z tym, że jak zostało powiedziane już wcześniej, święta Bożego Narodzenia to jest taki czas, kiedy staramy się go spędzić z swoimi najbliższymi, z osobami, które najbardziej kochamy. Myślę, że warto pomyśleć, zastanawiając się nad prezentami, co kupić naszym bliskim, kupmy im bezpieczeństwo. Zainwestujmy niewielkie pieniążki w takie proste, małe urządzenia, które naprawdę w sytuacji zagrożenia ratują nasze życie. Ja to powiem, oby nigdy nie było wokół nas tlenku węgla i dlatego oby ten czujnik nigdy się nie włączał, nie musiał się przydawać, ale jeżeli już jest tlenek wokół nas, my go nie wyczujemy w żaden sposób, ani nie ma on zapachu, ani nie ma on smaku, więc jest jedynym sygnalizatorem jego obecności może być czujnik i on rzeczywiście może nas przed tym nieszczęściem przestrzec. My mieliśmy szczęście, ale szczęściu trzeba pomagać i na przyszłość mówić o tym, że warto takie bezpieczeństwo w domu mieć, a więc czujnik pod choinkę, bezpieczny prezent dla swoich najbliższych. Może zademonstrujemy, jak działam, jeśli... Dźwięk nie jest przyjemny, ja, mówię od razu. Ja tu posiadam przy sobie akurat czujkę dymu. To jest bardzo podobne urządzenie, czujnik tlenku węgla wygląda bardzo podobnie. Może króciutko zademonstruję Państwu, dlaczego to jest tak ważne. To jest często nazywane, w wielu krajach nazywane jest w tej chwili alarmem pożarowym, nawet już nie czujką, alarmem pożarowym. Dlaczego? Dlatego, że to urządzenie w przypadku wykrycia czy tlenku węgla, czy też dymu, emituje bardzo głośny sygnał dźwiękowy. Może króciutko zademonstruję. Oczywiście tylko króciutki taki test, ale jak Państwo słyszeliście, z pewnością to urządzenie jest w stanie obudzić każdego. A tutaj warto jeszcze podkreślić, że w przypadku, gdyby pożar na przykład wybuchł w nocy, nasze szanse, że się obudzimy, są bliskie zeru. Jeszcze gorzej jest w przypadku tlenku węgla, nie bez kozery nazywanym cichym zabójcą, dlatego że, jak zostało wspomniane, jest to gaz bezbarwny i bezwonny. Nie jesteśmy w stanie za pomocą naszych ludzkich zmysłów stwierdzić obecność tego gazu w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Może dzisiaj ktoś usłyszy ten przekaz, zastanowi się, może będzie jakaś chwila refleksji. Proszę wierzyć, że naprawdę warto się zabezpieczyć, warto sprawdzić swoje mieszkania, swoje domy, tak aby zadbać o najbliższych. To jest najlepszy moment. Te święta Bożego Narodzenia, te radosne święta chcemy spędzać z najbliższymi i oby tak było każdego roku. Dziękujemy. Jeżeli są pytania do fachowca, to bardzo proszę. Ja bym chciał, dzień dobry, Mirosław Cichy, Panorama, Telewizja Polska. Po pierwsze chciałbym, żeby Pan powiedział, jak takie czujniki się instaluje, bo nie każdy wie i nie każdy wie, że one są na przykład na jakieś tam baterie i można je używać przez kilka lat, właściwie bezobsługowo, prawda? A do Pań posłanek mam pytanie, skoro mamy obowiązek zapinania pasów w samochodach, to może wprowadzić obowiązek posiadania takich czujników w domach, bo jeśli w bloku mieszka ktoś, kto nie dba o swoje mieszkanie i jest w stanie w każdej chwili zapruszyć ogień na przykład, to myślę, że takie czujki to nie tylko bezpieczeństwo dla mieszkańca tego mieszkania, ale całego bloku, prawda? Dziękuję. Jeżeli chodzi o instalowanie tego typu urządzeń, to może najpierw zacznę od czujników, od czujek dymu. Jeżeli chodzi o czujki dymu, najlepiej gdyby one były zainstalowane w każdym pomieszczeniu naszego mieszkania lub domu. Natomiast niezbędne minimum, które się zaleca, to jest to, aby na każdej kondygnacji znajdowało się chociaż jedno takie urządzenie. Jest to montowane na suficie w bardzo prosty sposób, albo za pomocą dwóch kołeczków wiercimy, co jest troszkę skomplikowane. W związku z tym wystarczy dwustronna taśma klejąca i tym do sufitu spokojnie przyklejamy i w praktyce się to doskonale sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o czujniki tlenku węgla, to powinniśmy je zamontować w każdym z pomieszczeń, gdzie znajduje się urządzenie lub
instalacja, która potencjalnie może wyemitować tlenek węgla. A co to jest? To jest praktycznie każde urządzenie lub instalacja, gdzie zachodzi jakikolwiek proces spalania. Począwszy od kuchenki gazowej w kuchni, poprzez kocioł gazowy, który często jest umieszczony w naszych łazienkach i to jest najbardziej niebezpieczna sytuacja, przez kominki, które posiadamy często w salonach, piece centralnego ogrzewania i tego typu urządzenia. Jeżeli tutaj jeszcze może kilka słów na temat tego, czy te urządzenia wprowadzić obowiązek ich instalowania. Faktem jest, że w wielu państwach Unii Europejskiej, ale nie tylko, istnieje obowiązek, już od wielu lat istnieje obowiązek instalowania tych urządzeń w naszych domach, mieszkaniach prywatnych. I w tych krajach faktycznie efekty, które uzyskano, są bardzo dobre. Tutaj znacząco ograniczono liczbę ofiar zatruć tlenkiem węgla bądź dymem pożarowym. Prowadzimy tego typu rozmowy bezpośrednio właśnie ze Strażą Pożarną. W jaki sposób wprowadzić tutaj możliwość instalowania, obowiązek właściwie instalowania czujek dymu i czujników tlenku węgla. Więc trzeba skonstruować dobrą formułę prawną, aby taka ustawa mogła zafunkcjonować, ale jest to dość złożone i myślę, że tutaj przede wszystkim Straż Pożarna jest tą właściwą instytucją, która może wskazać kierunki, racjonalność, w jaki sposób to moglibyśmy zapisać, ale na ten temat rozmowy prowadzimy. Ja też bardzo dziękuję przy tej okazji Straży Pożarnej, bo ostatnio też piękna konferencja, międzynarodowa konferencja poświęcona właśnie tej tematyce, gdzie mogliśmy się dowiedzieć, jak w innych krajach też, innych krajach Europy ten problem został rozwiązany, bądź też bezpieczeństwo obywateli poszczególnych krajów zostało zwiększone właśnie przez taki obowiązek. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sięgnęli również do tych doświadczeń, to co już inni wypracowali. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy ślicznie. Zdrowych, wesołych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia. Bezpiecznych świąt. Dziękuję bardzo.